Mamy wreszcie w Stargardzie Szczecińskim upragnioną drugą ligę piłki nożnej. Apetyty kibiców zostały zaspokojone, przynajmniej na razie. Jak będzie wyglądała gra błękitnych w drugiej lidze? Czy mamy szansę powalczyć o wysoką lokatę w tabeli? Czy jesteśmy gotowi na rozgrywanie meczy na naszym obiekcie i jakie zasady będą obowiązywały podczas rozgrywek? Zapytałem o to działaczy i trenerów stargardzkiej drużyny. Mieliśmy krótki okres przygotowawczy, bo ligę skończyliśmy 23 czerwca, a 3 lipca zaczęliśmy już przygotowania do nowego sezonu. W czasie naszych przygotowań rozegraliśmy 4 sparingi. Pierwszy sparing z Flotą Świnoujście. Generalnie w tym sparingu wystąpili testowani zawodnicy. Gra była bardzo szarpana, nierówna. Po tym sparingu w naszej drużynie został tylko jeden zawodnik. Testowaliśmy 8. Zawodnik jeden z pola, drugi bramkarz też został. I w dalszym etapie naszych przygotowań rozegraliśmy 3 sparingi już z tą wyselekcjonowaną grupą, która do nas tu dołączyła, do drużyny. My jesteśmy optymistycznie nastawieni przed tą rundą. Czekamy z niecierpliwością na ten pierwszy mecz. Mam nadzieję, że przyniesie on wiele radości stargardzkim kibicom i nam, bo mówię, gdzieś tam bardzo mocno chcieliśmy tego awansu, pragnęliśmy go bardzo, wywalczyliśmy, no i udało się. I teraz czas na to, żeby sprawdzić się w drugiej lidze. Do zespołu dołączyło 5 chłopaków. Generalnie postawili na zawodników młodych. Z Pogoni Szczecin dołączyli do nas Rafał Gutowski oraz Szymon Otocki. Rafał Gutowski, zawodnik pierwszej drużyny Pogoni, był w czerwcu i na początku lipca z pierwszą Pogonią na obozie. Rozegrał tam kilka sparingów z drużynami z ekstraklasy, także mam nadzieję, że szybko wkomponuje się do naszej drużyny. Grzesiu, drugi bramkarz, dołączył do nas także z Gwardii Koszalin, defensywny pomocnik Bartłomiej Poczobut, Sebastian Szych oraz wychowanek błękitnych, który Wojciech Fadecki, który wychowywał się tu na naszych boiskach, po czym poszedł na czas szkoły do Polic. Cieszymy się bardzo, że do nas wrócił. Mieliśmy trudny sezon, bardzo chcieliśmy tego awansu upragnionego, nie tylko my, ale kibice, udało nam się go zdobyć i chłopacy bardzo nie mogą się doczekać już na ten pierwszy mecz. Na pewno to jest wyższa klasa rozgrywkowa. Musimy się sprawdzić na tle drużyn profesjonalnych, bo takie w tej lidze są. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i przyniesiemy wiele radości stargardzkim kibicom. Między drugą a trzecią ligą jest zdecydowana przepaść, przede wszystkim jeżeli chodzi właśnie o organizację i o przygotowania. Trzeba spełnić szereg wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trzeba przystosować stadion i wymogi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Także przebrnęliśmy już całą procedurę licencyjną. Udało się uzyskać licencję, co prawda z nadzorem infrastrukturalnym, ale uprawniającą do gry w sezonie 2013-2014 w drugiej lidze. Przebrnęliśmy już wszystkie lustracje zarówno przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej, Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, jak również Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tutaj lustracje na obiekcie Stadionu Miejskiego w Stargardzie. Wszystkie jakieś nieprawidłowości, wszystkie uwagi i wady tego obiektu zostały usunięte i myślę, że na pierwszy mecz 27 z Górnikiem Wałbrzych wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Przebrnęliśmy również z dużym sukcesem i powodzeniem rejestrację, kontrakty, uprawnienia zawodników. Także tutaj też pod tym kątem jest duża różnica między drugą a trzecią, bo w trzeciej rejestracja była w Szczecinie, w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej. Była to rejestracja uproszczona, a tutaj w drugiej lidze trzeba było spełnić szereg wymogów, wypełnić szereg dokumentów,
wymaganych przez Polski Związek Piłki Nożnej i rejestracji dokonujemy już w Warszawie, bezpośrednio w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne w meczu już samym, w dniu meczowym, to również tutaj między drugą a trzecią ligą jest bardzo duża różnica. Jest wymagany speaker z licencją Polskiego Związku Piłki Nożnej, który będzie speakerował mecze w Stargardzie. Będzie to Adam Wosik ze Szczecina. Jest wymagany lekarz, który posiada licencję Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na każdym meczu musi być przygotowane stanowisko dla lekarza, dla 4 noszowych i 2 pary noszu. Będzie sędzia techniczny, czego w trzeciej lidze nie było. Na każdym meczu jest wymagana karetka pogotowia, której w trzeciej lidze również nie było. Na każdym meczu będą 2 punkty gastronomiczne, której w trzeciej lidze nie było, czyli jeden punkt gastronomiczny dla kibiców gospodarzy, a drugi punkt gastronomiczny dla kibiców gości. Jest to również wymóg licencyjny Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i na każdy mecz, co jest najważniejsze dla kibiców, aby w ogóle wejść na obiekt i obejrzeć mecz, trzeba kupić bilet i okazać się dokumentem tożsamości, podać imię, nazwisko i numer PESEL. I każdy kibic, który taki bilet zakupi, czy też karnet, dostanie wyznaczone miejsce w sektorze i będzie musiał na tym miejscu usiąść, bo gdyby usiadł na innym miejscu, to w tym momencie łamie ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Każdy mecz jest monitorowany. Jest stacja dowodzenia, w której zgrywane jest wszystko z 7 kamer zamontowanych na obiekcie. I no niestety, ale tutaj obostrzenia są bardzo duże i przygotowań nas było, za nami już są, tak, te przygotowania. Ale myślę, że podołaliśmy i w pierwszym meczu wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i przygotowane tak, jak wymagają tego przepisy. Właśnie z uwagi na to, że w tej chwili wejście na stadion i zakup biletu będzie dłuższą sprawą, także to już nie będzie tak jak w trzeciej lidze, zachęcam wszystkich kibiców, aby kupowali bilety w przedsprzedaży w siedzibie biura przy ulicy Ceglanej. I biuro jest otwarte w poniedziałki, w środy, czwartki i piątki w godzinach od 13 do 17, w piątek troszeczkę dłużej, bo do godziny 18. I w tych dniach zachęcam w tygodniu przedmeczowym do przychodzenia po bilety, tak aby nie było niepotrzebnych nerwów przy kasach, żeby po prostu każdy mógł spokojnie z już zakupionym biletem przyjść 5 minut czy 10 minut przed meczem na stadion, usiąść na obiekcie, obejrzeć mecz i żeby nie było tych nerwów. Przygotowania do meczu pierwszego w drugiej lidze zaczęły się, można powiedzieć, od poniedziałku, tak? W poniedziałek otrzymaliśmy płytę z meczu pucharowego Górnika Wałbrzych ze Skrą Częstochowa, w którym to Górnik Wałbrzych przegrał 2-1. Dostaliśmy tą płytę dzięki trenerowi Zygoniowi. Dzisiaj skorzystaliśmy z usług Osiru. Przeprowadziliśmy analizę gry Górnika Wałbrzych w tym spotkaniu, porównaliśmy składy, w jakim ostatni zagrali sparingu z Lechią Dzierżoniów, gdzie wygrali 1-0. Pokazaliśmy zawodnikom dobre strony Górnika, jak i słabsze strony Górnika w naszej ocenie. Tak? Dobra gra Górnika to jest na pewno gra w defensywie, dobry bramkarz. Więcej jest do wykorzystania gdzieś w ataku, gdzie to myślę, że są nasze mocne strony z naszymi nowymi zawodnikami. Także jesteśmy dobrym myśli, zrobimy wszystko, żeby osiągnąć 3 punkty. Już w najbliższą sobotę pierwszy poważny sprawdzian dla podopiecznych Krzysztofa Kapuścińskiego. Zapraszam na stadion przy ulicy Ceglanej. Niech głośny doping mieszkańców i kibiców poniesie jak na skrzydłach naszych zawodników po zwycięstwo nad Górnikiem Wałbrzych w meczu inaugurującym rozgrywki i udział pojedynku Stargard w drugiej lidze.